Przygotowania do świąt wielkanocnych w zespole szkół nr 3 w Puławach to nie tylko apel z częścią artystyczną i uroczyste złożenie życzeń uczniom i nauczycielom. Młodzież już drugi raz postanowiła połączyć wprowadzenie świątecznej atmosfery z akcją dobroczynną pod nazwą Rzuć balonem dla hospicjum. Uczestnicy podzieleni na dwie drużyny wzięli udział w bitwie na balony wypełnione wodą, co w obecnych warunkach pogodowych było nie lada wyzwaniem. Przeprowadzona została także zbiórka pieniędzy w kawiarence, gdzie za symboliczne kwoty można było kupić kawę i ciastko. Jest to już nasza druga akcja, którą organizujemy Rzuć balonem dla hospicjum. Podczas tej akcji tak naprawdę chcieliśmy troszeczkę zabawy, trochę świąt połączyć z tym takim akcentem dobroczynnym i stwierdziliśmy, że w Puławach mamy nasze hospicjum. Święta wielkanocne to te święta, które w sposób szczególny ukierunkowują nas na sprawę życia i śmierci. I właśnie dlatego taka akcja, taki cel dobroczynny. Uczniowie z naszej szkoły zarówno brali udział w tym wydarzeniu, w którym rzucali się balonami, ale też uczestniczyli w kawiarence, która jest tuż za moimi plecami, a cały dochód przeznaczamy na hospicjum. Chcemy dzielić się tą radością Wielkanocy z tymi, którzy tam są, z tymi, którzy najbardziej są związani z tematem życia i śmierci. Takie akcje są ważne dlatego, że przede wszystkim uczą młodych ludzi dzielenia się i pokazywania, że formy różnego rodzaju pomagania nie muszą być sztywne, że nie jest to tylko wrzucenie pieniążka, jakiejś tam monety ofiary do puszki, ale może przybierać różne formy, które dają radość i można połączyć dwie rzeczy. Dobroczynność wraz ze świetną zabawą.